Oto patroni honorowi Mystery TV. Dziękuję Wam za to, że swoim wsparciem przyczyniacie się do rozwoju kanału. Jestem Adam. Mam 20, w sumie to nawet nie wiem ile mam lat. Jedyne co wiem, jestem średniej budowy wysokim blondynem. Tak przynajmniej pamiętam swoje odbicie w lustrze zanim tu trafiłem. Jestem pacjentem w zakładzie dla osób chorych psychicznie. Nie wiem ile już tutaj siedzę. Mój pokój, a właściwie moja cela, nie jest jakoś specjalnie przestronna. Raptem jakieś 5 do 8 metrów kwadratowych. Oczywiście na oko, gdyż większość czasu leżę przykuty do łóżka. Więc ciężko mi to jakoś zmierzyć stopami. Białe ściany obite chudziutką poduszeczką, drzwi z malutkim okienkiem, bez klamki. Jest jeszcze łóżko, na którym się znajduję. To wszystko, co mam dookoła siebie, przez większość czasu. Nieraz obok mnie znajdują się specjalne stojaki na kroplówkę. Raz na jakiś czas odwiedzi mnie pielęgniarka, przynosząc posiłek. Nie wiem czy przychodzi parę razy dziennie. Raz czy w ogóle odwiedza mnie co parę dni. Nie mam zegarka ani okna, przez które mógłbym spojrzeć na zewnątrz, lub by światło dnia mogło musnąć mnie po twarzy. Większość czasu panuje lekki półmrok. Jedynym wyjątkiem jest kiedy odwiedza mnie lekarz Tadeusz. Wtedy cała sala jest rozświetlona. Gdybym miał strzelać, powiedziałbym, że jestem tu już prawie rok. Wywnioskowałem to ostatnio. Jak? Zapytacie? Jak osoba, która nie widzi światła dnia, nie liczy chwil, jest w stanie po tak długiej ilości czasu w odosobnieniu, wiedzieć mniej więcej, ile jest odcięta od świata? W bardzo prosty sposób. Chociaż jestem odizolowany od innych. Moje drzwi są cały czas zamknięte, a natężenie światła się nie zmienia. To jednak drzwi nie są dźwiękoszczelne i czasem słyszę rozmowy na korytarzu przed moją salą. Zamknęli mnie tuż przed Bożym Narodzeniem. W ostatnim czasie pielęgniarki i wszystkie osoby przechodzące obok moich drzwi rozprawiały o prezentach, szale zakupowym i potrawach na wigilię. Tak naprawdę, dzięki tym rozmowom byłem jedynie w stanie określić przybliżony czas i porę roku. Możliwość podsłuchiwania rozmów może i jest na plus, ale ma również swoje wady. Przez większość swojego przebywania tutaj słyszałem różne historie czy przypadki. Nieraz pielęgniarki rozmawiały o znikających pacjentach czy o pogorszeniu się ich stanu psychicznego. Przebywanie w takich ośrodkach jak ten ma odizolować osoby niezdolne do życia z innymi ludźmi, aby nie zagrażały nikomu, wyleczyć się z obłędu, czy to z widów, głosów lub dziwnych myśli. Są też tacy ludzie, którzy trafili tu przez pomyłkę. Tak, wiem, że wystarczy pójść do więzienia i spytać, kto z obecnych jest niewinny. 90% osób tam przebywających stwierdziłoby, że jest niewinna, i źli ludzie lub system się na nich uwziął. Uważam jednak, że moja osoba nie zagrażała ani społeczeństwu, ani nie słyszałem głosów. Do teraz. Ostatnio na korytarzu przed moją salą zacząłem słyszeć dziwne szepty. Nie rozpoznawałem tych tajemniczych głosów. Nie były to ani pielęgniarki, ani lekarze. Rozmowy między nieznanymi osobami na początku były niewyraźne. Brzmiały jak wiele szeptów naraz jeden wielki chaos. Z czasem mój słuch przestawił się na nie i zacząłem je coraz bardziej rozumieć. Wraz z pojmowaniem, co mówią, wzrastał mój strach. Głosy mówiły o cierpieniu, bólu. Nienawiści do wszystkiego, co żywe i martwe. Czasem w rozmowie słyszałem jeden głos, innym razem dwa. Parę razy nawet miałem wrażenie, że jest tam więcej niż cztery istoty. Jak już wspomniałem, przed przyjęciem do tego ośrodka nie słyszałem nigdy żadnych szeptów. Nie byłem też człowiekiem, który miał jakieś poważne zaburzenia osobowości. Zapytacie, jak się tu dostałem? Z tego co pamiętam, byłem samotny. Moja matka umarła parę lat temu na ciężką chorobę, jaką jest złośliwy rak piersi. Nie było szans jej już uratować. Rak był w zbyt zaawansowanym stadium. Ojca nigdy nie znałem, a matka o nim nie opowiadała. Żadnych braci czy sióstr. Byliśmy dość odosobnioną rodziną. Nie posiadaliśmy wielu przyjaciół w sumie to prawie żadnych. Może poza starą panią Anią, sąsiadką, która mieszkała pod nami. Po śmierci matki samotność zaczęła mi coraz bardziej doskwierać. Myśląc, że problem w nawiązywaniu relacji społecznych leży po mojej stronie, udałem się na terapię grupową pod nazwą Otwarci Ludzie, którą prowadził doktor psychiatra Tadeusz. Z każdym kolejnym spotkaniem grupowym ufałem mu coraz bardziej. Z czasem zaproponował mi wyjazd do ośrodka, gdzie mogłem przebywać z innymi ludźmi o podobnym zachowaniu. Tłumaczył mi, że dzięki temu będę mógł lepiej zrozumieć swój problem. Zdecydowałem się. Po przyjeździe do ośrodka wszystko było normalnie. Z czasem zacząłem czuć się coraz gorzej. Byłem trochę osłabiony. Większość czasu mógłbym przespać. Gorzej jadłem. Nie zapominając o swoim celu i chęci nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi, zacząłem mimowolnie odsuwać się od innych. Tadeusz postanowił zmienić trochę sposób kuracji. Zamiast kontynuować zajęcia w grupie, zacząłem spotykać się z nim sam na sam. Jako, że moje zaufanie w stosunku do niego było i tak na wysokim poziomie, zgodziłem się. Nie wiem, jak to się później potoczyło. Ze spotkań tylko z lekarzem znalazłem się tutaj. Jedyne, czego jestem pewien, w tych kroplówkach są na pewno jakieś silne leki, po których potrafię spać bardzo długo. Teoretycznie każdy człowiek posiada w swoim organizmie takie coś, co nazywamy zegarem biologicznym. Chociaż bez dostępu do takich zdobyczy techniki, jak zegarki na rękę, ścienne czy w telefonie. Bez dostępu do światła zewnętrznego. Jesteśmy chociaż trochę w stanie podać porę dnia, oczywiście w przybliżeniu. Może nie jest to bardzo dokładne, ale mi to wystarczało. To, co stworzyła Matka Natura, jest tak naprawdę prawdziwą myślą technologiczną. Jak już wspomniałem wcześniej, od pewnego czasu dziwne głosy zaczęły się nasilać. Na początku obwiniałem leki, które mi podają. Później jednak były i takie dni, kiedy nie dostawałem leków, a głosy wcale nie cichły, wręcz przeciwnie. Słyszałem je jeszcze dokładniej niż będąc na farmakologicznym haju. Zacząłem wariować. Może to już koniec? I pewnego dnia stanę się, mówiąc kolokwialnie warzywem? Będę patrzył tylko przed siebie. Ślina cieknąca z ust wraz z ulatniającym się zapachem moczu i kału. Niewidzialna, toksyczna chmura unosząca się dookoła mojej osoby, przyprawiająca omdłości wszystkie osoby w pobliżu. Zero perspektyw. W skrócie hibernacja i oczekiwanie końca jeśli będę jeszcze jakkolwiek świadomy. Co mnie czeka? Jaki jest cel trzymania mnie tu w takim stanie? Tyle pytań, brak odpowiedzi. Wizyty lekarza sprowadzają się tylko do trzech pytań. Jak się czujesz? Czy coś widzisz? Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć, ale się boisz? Po tych pytaniach lekarz wychodzi. Czasem, jako pytanie bonus, spyta, jak się czuje po lekach. Kiedy ja chcę mu zadać jakieś pytanie, często je olewa. Czasami mam wrażenie, że rozmawiam tylko z maszyną. Która odpowiedzi inne niż na jej własne pytania nie przyswaja do siebie. Taki program z zaporą, która przepuszcza tylko bezpieczne i ważne treści, a resztę traktuje jako spam i usuwa. W pewnym momencie swojej egzystencjalnej wegetacji otworzyły się drzwi, przez które wszedł Tadeusz wraz z dwoma pielęgniarzami. I jak się dziś czujesz, Adamie? Spojrzałem przed siebie. W wejściu stał Tadeusz, lekko się uśmiechając. Czy to w ogóle ważne, jak się czuję? Tadeusz zmierzył mnie wzrokiem. Po czym odwrócił się do wyższego pielęgniarza i coś szepnął. Obaj mężczyźni, ubrani w białe kitle, podeszli do mnie, trzymając specjalne pasy, które nie raz już wcześniej mogłem zobaczyć. Przywiązali mi ręce do łóżka, nie zapominając o nogach. Musimy cię przenieść. Kuracja zaczyna przynosić efekty, lecz aby dalej postępowała, musimy lekko zmienić metody, powiedział Tadeusz, wychodząc z pokoju. Wyższy pielęgniarz chwycił łóżko koło mojej głowy, drugi pchał od strony, gdzie znajdowały się nogi. A po co te więzy? Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i dla nas, i dla ciebie. Po chwili opuściliśmy moją salę, która przez ostatni rok była dla mnie całym światem. Światło na korytarzu było zdecydowanie jaśniejsze. Kremowe ściany z lekko szarymi lamperiami ciągnęły się przez dobre kilkadziesiąt metrów. Co około trzy metry można było ujrzeć drzwi do innych izolatek. Po szybkiej kalkulacji miałem wrażenie, że ten korytarz jest przejściem do innego świata dla wielu ludzi. Świata odosobnienia, zamknięcia, kompletna pustelnia. Brak jakiegokolwiek dźwięku mógł niejednej osobie skrzywić psychikę. Wyobraźcie sobie miejsce, w którym jest kompletna cisza. Słychać wtedy przeraźliwy pisk. Jest to zjawisko, które towarzyszyło mi często w ostatnim czasie, gdy nie słyszałem żadnych rozmów z korytarza czy tych przeraźliwych szeptów. Po chwili dojechaliśmy już do windy, która ze swoimi szeroko otwartymi drzwiami czekała już na mnie, aby mnie wciągnąć i wypluć w innym, nieznanym mi dotąd świecie. Zjedziemy dwa piętra niżej. Nasza kuracja trochę przyspieszy. Posiadamy tam monitoring w każdym pokoju, aby lepiej cię obserwować, no i móc w każdej chwili zmienić sposób leczenia. Panie doktorze, a co tak naprawdę mi dolega? Spokojnie. Kiedy już wszystko będzie dobrze, będziesz rozumiał, w czym tkwił problem. Tadeusz wsadził klucz w konsolę sterowania windą, po czym go przekręcił i wcisnął guzik z numerem 6. Pomyślałem, że skoro nawet winda bez specjalnego klucza nie ruszy się z miejsca, musi to być dość mocno strzeżony ośrodek. Po chwili poczułem jak powietrze przelatuje przeze mnie. Normalne uczucie, kiedy nasze ciało z momentu spoczynku przyspiesza niezależnie od nas. Jechaliśmy tak dobrą chwilę, po czym usłyszałem charakterystyczny dźwięk dzwonka, kiedy winda zatrzymuje się na wybranym piętrze. Dotarliśmy na miejsce. Tadeusz wyjął klucz, po czym drzwi otworzyły się. Miałem rację. Był to inny świat. Z krainy, gdzie było jasno i przytulnie. Znalazłem się w miejscu, gdzie panował półmrok. Ciemnoszare ściany dodawały temu miejscu swoisty klimat jak z niejednego horroru. Było tu zdecydowanie mniej drzwi, z czym idzie mniej pacjentów. Kiedy tak jechałem na swoim łóżku, wydawało mi się, że ten korytarz jest zdecydowanie dłuższy niż ten na górze. Dojechaliśmy do mojej izolatki. Drzwi z ogromnymi trudnościami otworzyły się, po czym wjechaliśmy do środka. Zostałem ustawiony na samym środku pomieszczenia. Jeden z pielęgniarzy podszedł do mnie, po czym chwycił moją rękę i odwrócił ją wewnętrzną stroną do góry. Drugi trzymał w ręku strzykawkę z długą igłą, która byłaby w stanie przebić moją rękę na wylot. Podamy Ci teraz leki uspokajające, abyś lepiej mógł się zaaklimatyzować w nowym otoczeniu, powiedział wyższy pielęgniarz, po czym zdecydowanym ruchem wbił igłę pod moją skórę. Podłączymy Cię też pod EEG, czy inaczej mówiąc elektroencefalograf, aby móc cały czas obserwować, jak pracuje Twój mózg. Jak już mówimy o obserwacji, w tym pokoju znajdują się dwie kamery, aby cały czas monitorować również Twój ogólny stan i samopoczucie. Dwie ogromne przyssawki po przyczepieniu do moich skroni wywołały dreszcze na całym moim ciele. Założyli mi również, jakby to określić, coś w rodzaju czepka z różnymi sensorami na głowę. No, a teraz cię zostawimy. Możesz się zdrzemnąć, jeśli chcesz. Cała trójka opuściła pomieszczenie, po czym zatrzasnęła za sobą wielkie, masywne drzwi. Zostałem sam. Jak zwykle, tylko ja i moje myśli. Przydałby mi się teraz jakiś wyimaginowany przyjaciel. Przynajmniej do kogoś mógłbym się odezwać, czekając na coś, aż wyzdrowiej. Co mi tak naprawdę dolega? Leżałem tak w odosobnieniu bez jakiegokolwiek poczucia czasu. Nawet mój zegar biologiczny zaczął szwankować. Powoli czułem, jak drętwieje mi ciało oczy zaczęły lekko opadać próbowałem jeszcze zachować świadomość lecz w końcu nastąpiło odcięcie i pogrążyłem się w ciemności Adam uciekaj nieznany głos wybudził mnie ze snu nikogo tu nie było może coś mi się przyśniło po chwili zasnąłem ponownie zabijecie Będę rozrywał Twoje ciało kawałek po kawałku, aż będziesz srał pod siebie z bólu. Twoja krew, zmieszana ze łzami cierpienia i rozpaczy, będą dla mnie jak miód. Wybudziłem się. Tym razem byłem przerażony. Nie chciałem już zasnąć. Nie po czymś takim. Jest tu ktoś? Nikt nie odpowiedział. Po upewnieniu się, że oprócz mnie nie ma nikogo innego, uspokoiłem się. Pomyślałem, że to był również sen. Po chwili do pokoju wszedł Tadeusz wraz z pielęgniarzem, który zafundował mi największy zastrzyk w życiu. Byłeś tu przed chwilą? Nie, od dwóch dni nie zaglądaliśmy do ciebie. A coś się stało? Miałem wrażenie, że że jest tu ktoś ze mną i do mnie mówił. Ale jak to dwa dni? Przecież niedawno dopiero mnie co tu przetransportowali. Coś mi się tu nie zgadzało. Skoro przez dwa dni nikt do mnie nie zaglądał, dlaczego nie jestem ani głodny, ani nie załatwiłem się pod siebie? Chciałem już o to zapytać, lecz Tadeusz najwyraźniej czytał mi w myślach i odpowiedział. Do tej izolatki przyjechałeś dwa dni temu. Nic nie jadłeś, gdyż nie musiałeś. Twój organizm ma praktycznie zerową aktywność, więc jedyne kalorie, jakich potrzebujesz, idą na utrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Nazywamy to odżywianiem endogennym. Jest to stan, w którym organizm nie otrzymuje pożywienia z zewnątrz. Przełącza się na odżywianie wewnętrzne podczas którego trawi uboczne produkty przemiany materii, zmagazynowany tłuszcz, cholesterol i inne rzeczy. Dzięki temu, w skrócie, oczyszczasz swój organizm, nabierasz sił witalnych, poprawiasz funkcjonowanie niektórych narządów, no, w poprawie ulega pamięć i koncentracja, a na tym najbardziej nam zależy. Nasi przodkowie nie mieli dostępu do sklepów z uginającymi się półkami czy pełnymi lodówkami jedzenia w domu. Polowali. Nie byli w stanie przewidzieć, kiedy i czy dziś coś zjedzą, czy jutro, a może za parę dni. Dlatego ewolucja wyposażyła nas w takie mechanizmy. Chcieliśmy trochę oczyścić Twój organizm. No tak a no to w sumie sens no jak najbardziej. Podamy Ci teraz witaminy i minerały, aby trochę wzmocnić organizm lecz tym razem nie musisz obawiać się strzykawek. Przygotowaliśmy specjalną kroplówkę, którą podamy ci przez wenflon. Zobaczysz, prawdziwa bomba witaminowa. W moment postawi cię na nogi. Przytaknąłem, po czym do mojego wenflonu została podłączona przezroczysta rurka z kroplówki. Wrócimy, jak już wszystko wciągniesz. Tadeusz zamknął drzwi za sobą. Leżałem tak chwilę. Wpatrując się, jak kropla po kropelce kapała do małej przeźroczystej tuby, Zaraz pod przeźroczystym woreczkiem z płynem. Następnie w tubie kropelki łączyły się w płyn, by przez gumową rurkę wędrować do mojej ręki. Patrząc tak, w końcu ze znużenia zasnąłem. Nie boisz się? Jakiś nieznany głos pojawił się po mojej prawej stronie. Zaraz po przebudzeniu wzrok wciąż miałem rozmyty. Na wpół przytomny. próbowałem skoncentrować się z całych sił na osobie, która stała obok. Był to chłopiec. Jak znalazł się tutaj chłopiec? Nie widziałem wyraźnie, lecz po wielkości obrysu postaci wnioskowałem, że ma jakieś 10 lat. Kim jesteś? Jestem Mikołaj. Jak tu wszedłeś? Ja stąd nigdy nie wyszedłem. Ja tu jestem. I będę odpowiedział chłopiec, uśmiechając się. Wzrok zaczął powoli mi się wyostrzać. Faktycznie był to mały chłopiec wiek około dziesięciu lat o bladej cerze i ciemnych włosach. Jego oczy były pozbawione blasku, bez życia. Wyglądał trochę jak wampir. Ci ludzie są źli. Ludzie? Czyli, czyli kto? Mikołaj milczał, po czym posmutniał. Jego wzrok stał się wręcz upiorny. Wpatrywał się we mnie. Czułem, jak jego spojrzenie przeszywa mnie na wylot. On coś wiedział, coś, co odpowiedziałoby mi na różne pytania. Kto jest zły? Oni robią różne złe rzeczy, bardzo złe. Musisz stąd wyjść, inaczej tu zostaniesz. Mówisz o lekarzach? Mówię o wszystkich, którzy to robią. Zrobiło mi się słabo. Mikołaj wpatrywał się we mnie bez mrugnięcia. Oczy zaczęły mi się kleić. Czułem, jakby opuszczały mnie siły. Zasnąłem. Obudziłem się później i wciąż jeszcze nie w pełni świadomy. Zdałem sobie sprawę, że postać, która przed chwilą stała koło mnie, zniknęła. Co to wszystko miało znaczyć? Oszalałem. Słyszę głosy, mam zwidy. Nie jest dobrze. Może lekarz miał rację, że potrzebuje pomocy. Innym pytaniem, które mi się nasuwało, było, dlaczego tak często śpię i tak naprawdę jak długo śpię? Czy drzemałem pięć minut, godzinę, czy może cały dzień? Z każdą chwilą stawałem się jakiś otępiały. Moje myśli, uczucia, emocje nie działały już jak dawniej. Stawałem się tym kolokwialnym warzywem. Drzwi otworzyły się z przeraźliwym skrzeczeniem. Przez tę wszechogarniającą ciszę stałem się dużo bardziej wyczulony na dźwięki. Teraz każdy szept był dla mnie krzykiem, każdy stukot niewiarygodnym hukiem. Pomyślałem, że byłaby to jedna z najlepszych metod tortur, bardzo skuteczna: doprowadzić kogoś do szaleństwa poprzez ciszę. Niektórzy ludzie w poszukiwaniu ciszy wyjeżdżają na wakacje czy po prostu siedzą w domu i uciekają od zgiełku miasta, codzienności, aby choć na chwilę móc ją usłyszeć. Tak, cisza ma dźwięk. Ktoś, kto nigdy nie doświadczył prawdziwej ciszy, nie wie jak ona brzmi. Lecz po dłuższej chwili ów dźwięk może być straszny. Wszystko zależy od tego, jak długo w niej przebywamy. W drzwiach stał Tadeusz wraz z dwoma pielęgniarzami te same osoby w białym kitlu, z którymi miałem wcześniej zaszczyt opuścić swoją komfortową izolatkę. Tak, w porównaniu do miejsca, gdzie jestem teraz, tam był przynajmniej jakiś komfort otoczenie bardziej przytulne ludzkie głosy za drzwiami. Tu oprócz wilgoci, ciszy i zimna nie było nic innego. Również powierzchnia pokoju wydawała się większa, co zabierało uczucie bezpieczeństwa. Jak tam, madam? Lepiej? A jak ma być? Jestem tu sam, nic się nie dzieje jeszcze trochę to chyba dopiero zacznę wariować. Nie wiem, mogę prosić chociaż o radio, lub cokolwiek, co wydaje jakieś dźwięki? No nie, nie, nie. Radio jest wykluczone. Jakieś różne głupoty mogłyby zaprzepaścić terapię. Możesz czuć się trochę pełny. Mieć uczucie sytości, kiedy spałeś, trochę cię nakarmiliśmy. Jak? Nie mogliście mnie chociaż obudzić na posiłek? Podaliśmy ci, jak ja to nazywam, jedzenie w płynie. Kroplówkę z najpotrzebniejszymi składnikami. To kurwy nędzy, co mi w ogóle jest, że trzymacie mnie w takich warunkach? Jakiś seryjny morderca ze mnie? Albo straszny czuł? Spokojnie, spokojnie. Terapia działa. Już są pewne efekty. Niedługo będziesz wolny. Musisz tylko z nami współpracować. A jak niby miałbym nie współpracować, skoro większość czasu jestem przywiązany do łóżka? Przecież i tak nie mogę uciec. Drzwi są cały czas zamknięte. Dobrymi chęciami nie wysadzę ich w powietrze. Tym bardziej, że nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Spokojnie. Już niedługo na wszystko będzie odpowiedź. Pielęgniarze podeszli do mnie. Jeden z nich chwycił mnie za rękę i obrócił ją jak wcześniej wewnętrzną stroną do góry. Drugi zrobił zastrzyk, wcale nie mniejszą igłą od poprzedniej. Trochę zapiekło, by po chwili zrobiło mi się błogo. Poczułem się bardzo lekki, wręcz by nie powiedzieć wolny. Ból wywołany zastrzykiem, jaki mocnym skrępowaniem powoli przemijał. Przestawałem czuć cokolwiek. Odpłynąłem. I co, kochanie, chcesz się trochę zabawić? Obudziłem się. Głos, który przed chwilą słyszałem, wyrwał mnie ze snu. Był straszny, pełen nienawiści. Bałem się. Spojrzałem w stronę swoich nóg. Stała tam postać kobiety, blada o kruczych włosach, oczy pełne nienawiści, które patrzyły na mnie z pogardą. To chyba sen. Najpierw chłopiec, teraz ona. No przecież wiem, że mnie widzisz. Milczałem. Nie wiem, kim lub czym to było. Tadeusz wspominał, że nie raz sami pielęgniarze wchodzili do mnie, kiedy spałem. Myślałem, że może mam na tyle twardy sen, że nic nie jest w stanie mnie obudzić. Odwiedzali mnie jednak tylko pielęgniarze i Tadeusz. Nikt inny nie był raczej upoważniony, aby zjechać tak po prostu windą na piętro, na którym się znajduję i wejść do zamkniętego pokoju. Na pewno nie dziesięcioletni chłopak, którego widziałem wcześniej. Postać zaczęła zbliżać się do mnie. Z bliska wyglądała zupełnie inaczej. Jej oczy nie pałały już nienawiścią. Ona ich po prostu nie miała. Jej oczodoły były puste, wypełnione czernią. Usta sine, ze śladami krwi w kącikach. Włosy za to długie, idealnie proste, bez nawet jednego kosmyka uciekającego na lewo czy prawo. Starałem się udawać, że jej nie widzę. Zamknąłem oczy, próbując znowu zasnąć. Poczułem jej dłoń na swojej prawej stopie. Po chwili zaczęła przesuwać ją w górę. Była zimna i szorstka w dotyku, tak jakby to była dłoń kogoś, kto już od jakiegoś czasu nie żyje. Sen jednak nie nadchodził. Jej ręka była już na wysokości pasa, by po chwili znaleźć się na mojej klatce piersiowej. Po sekundzie poczułem jak ta postać siada mi na miednicy w rozkroku. Była naprawdę zimna, jak gdyby przed chwilą jej ciało wyjął ktoś z chłodni w kostnicy. Poczułem, że się nachyla. Co tam, przystojniaku, nie chcesz się zabawić? Tak długo byłam sama. Ty jesteś taki ciepły. Czuję zapach Twojej krwi. Jej usta dotknęły moich. Poczułem okropny odór. Czuliście kiedyś zapach zepsutego mięsa, które w upalny dzień parę godzin leżało na słońcu? Wyobraźcie sobie to wraz z zapachem wilgotnej ziemi, wręcz stęchłej z lekką nutą pleśni i lekko kwaśnym zapachem octu. Jej oddech był podobny. Czego chcesz? Kim ty jesteś? Hmm, czy to ważne? Chcę się tylko z Tobą zabawić. Jesteś taki pełen życia. Jak skończymy, inni przyjdą po Ciebie, aby spełnić swoje zachcianki. Serce biło mi coraz mocniej. Nie były to halucynacje. Niekiedy dotyk tej istoty, jej zapach jest aż tak realny. Zwidy z reguły można mieć słuchowe lub wzrokowe. Te zapachy były zbyt prawdziwe. Czułem, że gdybym miał tylko jakąś treść w żołądku, długo bym jej nie utrzymał. Jesteś taki słodki. Drzwi do izolatki otworzyły się z hukiem. Tadeusz pewnym krokiem wszedł do środka, tym razem sam. Jak się czujesz? O czym ty do kurwy mówisz? Nie widzisz tego czegoś? Tadeusz rozejrzał się, a na jego twarzy widniało zdziwienie. Przeszedł z lewej na prawą stronę łóżka. Co masz na myśli? Niczego tutaj nie widzę. Chwilę wahałem się, czy w ogóle mu o tym powiedzieć. Co jeśli okaże się, że naprawdę jestem szalony? Nie mogłem jednak czekać. Wizje stawały się coraz bardziej prawdziwe, coraz straszniejsze. Z drugiej strony, strach przed przyznaniem się do upiornych odwiedzin również nie napawał mnie odwagą. Może to tylko efekt uboczny tej diety? Tak, na pewno brakuje mi po prostu witamin. Ta cisza również musi potęgować doznania, jako że na każdy dźwięk czy stukot jestem bardziej wyczulony. Tak samo jak moment, w którym leżymy już w łóżku w nocy i patrzymy przez lekko uchylone drzwi. Wystarczy, aby za drzwiami stała jakaś szafa, karton lub pinna pierdoła. A nasza wyobraźnia już szaleje. Widzimy różne postacie, istoty z naszych koszmarów. Podobny efekt uzyskamy, gdy w nocy spojrzymy na ogród. Czy aby na pewno nic tam nie stoi? Przecież mało kto jest na tyle odważny, aby wyjść ze strefy komfortu, jaką jest łóżko i to sprawdzić. Bardziej odważne osoby nawet się tym nie zainteresują, stwierdzając, że po prostu stoi tam szafa. Jeśli jednak ktoś tam jest. Kto z was upewnia się, czy na pewno nikogo tam nie ma? Czy zamknął drzwi do domu na noc, a jeśli ktoś się włamał? Nie musi być to przecież potwór. Może to być zwykły złodziej, który zagląda, czy śpimy. Nigdy nie widzieliście kątem oka takiego ruchu? Nie, nic. Coś mi się wydawało. O, przed chwilą wyglądałeś na dość mocno przerażonego. Na pewno nic się nie stało? Milczałem. Nie chciałem się przyznać, że od jakiegoś czasu mam upiornych towarzyszy. Nie, wszystko dobrze. Przez te cisze troszkę może wariuję. No, jak uważasz? Chciałem cię tylko poinformować, że nasza kuracja już niedługo dobiegnie końca. Wrócisz na salę grupową do innych osób. Czasem, aby coś osiągnąć w krótszym czasie, trzeba zastosować terapię szokową. Twoje odosobnienie miało ci pokazać, że życie w kompletnej izolacji, ciszy, działa destrukcyjnie na takie stworzenie, jakim jest człowiek. Jesteśmy gatunkiem, który żyje w społeczności, grupie. Razem jesteśmy silniejsi, a solo słabsi. Może ty tego nie rozumiesz, ale zaufaj mi. Twoja podświadomość po tej terapii zostanie w pewien sposób odblokowana. Nie będziesz już szukał odosobnienia. Dobrze. Rozumiem. O, wyglądasz trochę blado. Na pewno brak światła słonecznego i zbawiennej witaminy D może trochę doskwierać. Zrobimy ci jeszcze jeden zastrzyk, aby uzupełnić deficyty. Okazało się, że Tadeusz nie był sam. Przed drzwiami czekał już pielęgniarz z zastrzykiem. Odwróciłem rękę, po czym igła wbiła się głęboko. Czułem, jak płyn pod skórą rozchodzi się. Wyszli. Znów zostałem sam. Myślałem nad tym, co mówił Tadeusz. Miało to jakiś sens, ale w takim razie, czym były te wizje, te istoty? Może to były właśnie te cienie, które widzimy w ciemności? Ale te zapachy były prawdziwe. Po czasie zrobiłem się senny i tak nie miałem nic lepszego do roboty. Zasnąłem. Ty, gnoju, myślisz, że to takie zabawne? Zobaczymy, jak Cię wypatroszę, to czy dalej będziesz taki wesoły? Obudziłem się. Spojrzałem w stronę nóg. Stał tam mężczyzna o postawnej budowie ciała, ubrany w biały podkoszulek bez rękawów i czarne dresowe spodnie. Na twarzy, jak i rękach widać było coś w rodzaju sino czerwonych plam opadowych. Nie był to pielęgniarz ani żaden z lekarzy. Takie przebarwienia mają tylko zmarli. W rękach trzymał coś, co przypominało mi duży nóż kuchenny. Które nieraz widziałem już w programach kulinarnych. Długa, hartowana stal z czarną rękojeścią lekko błyszczała w ciemności. Miałem wrażenie, że znajdują się na niej ślady krwi, jeszcze świeżej. Wydłubie ci oczy, a potem zobaczymy, jak łatwo Twoja skóra będzie odchodzić od ciała. To piękne, kiedy tak nacinasz delikatnie nożem miejsce pomiędzy skórą a mięśniami. Starasz się, by nie przeciąć tej pięknej, cieniutkiej, jak samitnej powłoki. W końcu kto chciałby chodzić w dziurawej kurtce? Kim ty jesteś? <laughs> no jak to kim? Jestem ostatnim, co zobaczysz. Postać zaczęła się do mnie zbliżać. Na jej ustach widniał lekki uśmiech. To jakiś chory pojeb pomyślałem. Lecz pytanie brzmiało jak on tu wszedł? Przecież mają kamery. Widzą wszystko, co się tu dzieje. Dlaczego nikt nie reaguje? Twoją krew wykorzystam jako wywar. Jadłeś kiedyś zupę z krwi kaczki? Jest cudowna. Wyobraź sobie, jak musi smakować krew człowieka. Mięso, jak i krew ludzka jest słodka. By nie powiedzieć rarytas. Ciężko ją dostać. Trzeba trochę się postarać. Postać w dalszym ciągu się do mnie zbliżała. Przeciągała te chwilę, czerpiąc z tego ogromną satysfakcję. Ale jest tylko jedna rzecz lepsza od ludzkiego mięsa. Nie chciałem poznać jego opinii. Strach narastał. Upiorny mężczyzna stał już obok moich stóp, delikatnie je głaszcząc. Patrzył mi w oczy. Jego spojrzenie było puste. Najlepsze jest mięso dzieci, szczególnie nowonarodzonych do około pierwszego roku życia. Mleko matki zawiera dużo cukru, dzięki temu są jeszcze słodsze. Ich mięsko rozpływa się w ustach. Jest takie delikatne. Wystarczy chwilę possać, a już płynie jak czekolada. Dość. Dość. Dość! Dość? Ja jeszcze nawet nie zacząłem. Po chwili poczułem przeszywający i tępy ból zaraz pod kolanem. Ciepła ciecz, którą była moja krew, sączyła się z rany kłutej. Istota spojrzała na moją twarz, po czym powolnym ruchem wbity nóż zaczęła kierować w dół. Chciała rozciąć moją skórę od kolana aż po stopę. Ból był niesamowity. Nie czułem nic takiego wcześniej. Co mogłem zrobić? Byłem biernym widzem. Ręce, jak i nogi, miałem przywiązane do łóżka. Przez chwilę przebiegła mi myśl, że chcę już umrzeć. Mężczyzna czytał mi w myślach. Wyjął nóż z rany i podał mi go do ręki. Masz. Zrób to. Zakończ swoje cierpienia. Nic cię i tak już nie czeka. Chyba nie chcesz już cierpieć, prawda? Mam się zabić? Umrzeć w samotności, tu? No, na co czekasz? Ja nie przestanę. Postać zaczęła dotykać mojej rany swoją dłonią, chcąc wywołać jeszcze większy ból. Przecież nie mogłem się zabić. Nie chcę umierać. Na pewno nie tu i nie w taki sposób. Istota, patrząc na moją walkę z samym sobą, nie chciała już dłużej czekać. Zaczęła coraz bardziej naciskać na moją psychikę. Mężczyzna wyjął nóż z ręki, po czym przystawił go do mojej szyi. Czułem ostrość tego przedmiotu. Kiedy nacisk stali na szyi się zwiększał, Poczułem, jak powoli moja skóra pod naporem zaczyna puszczać i otwierać się, ukazując ciemnoczerwony kolor. Było mi coraz bardziej słabo. Zostaw mnie, nie, czego chcesz? Mówiłem już, Twojej śmierci. Miałem wrażenie, że trwa to wieczność, ta chwila. Nieraz ludzie, którzy byli blisko śmierci, mówili, że kiedy jesteśmy już jedną nogą po tamtej stronie, chwile zmieniają się w minuty, a minuty w godziny. Tak samo było tu i teraz. Miałem wrażenie, że ból jest już razem ze mną od paru dni. Powoli zaczynałem się do niego przyzwyczajać. A może po prostu słabłem i umierałem wykrwawiając się powoli. Adamie? Usłyszałem znajomy głos. Otworzyłem oczy. Stał tam Tadeusz. W tym samym momencie cały ból, jaki do tej pory doświadczałem, zniknął. Rozejrzałem się dookoła. Nikogo oprócz naszej dwójki nie było w pomieszczeniu. Spojrzałem na swoją nogę. Była cała. Żadnej rany, nawet kropelki krwi. Czy to również były zwidy? Nie wydaje mi się. Ból był zbyt prawdziwy. Tak jak jeszcze mamy słuchowe, wizje mogę jakoś wytłumaczyć, nawet okropny zapach byłem w stanie zrozumieć. Tak te cierpienie było wręcz niewytłumaczalne, zbyt prawdziwe. Nie mam na co czekać. Muszę o wszystkim powiedzieć. Ostatnia sytuacja, choć dla mnie niewytłumaczalna, była już bezpośrednim niebezpieczeństwem. Z drugiej strony, co mogli mi jeszcze zrobić? Zamknąć mnie w jeszcze bardziej odizolowanym miejscu? Nic gorszego nie mogło mi się z ich strony już przytrafić. Co innego nieznane istoty. One mogły wyrządzić mi krzywdę. Tadeuszu, muszę ci o czymś powiedzieć. Nie wiem, że to może zabrzmieć jak spowiedź wariata, ale, uwierz mi, to nie słowa szalonego umysłu. Mm, słucham. Od jakiegoś czasu, jeszcze jak byłem na górnych piętrach, słyszałem dziwne głosy, rozmowy na korytarzach. Nie byli to ludzie, nie w tym stanie, jakim są teraz. Kiedy mnie tu sprowadziliście, zaczęły pojawiać się różne istoty. Nie były to o mamy. One naprawdę tu były. Śmierdziały, zadawały mi ogromne cierpienie w fizyczne. <grych> to znaczy, jakie istoty? Fizyczne cierpienia? Był chłopiec. Kobieta i jakiś facet. Chłopiec ostrzegał mnie przed czymś, wyglądał w miarę normalnie. Kobieta była raczej martwa. Tak samo jak ten mężczyzna. Straszny zapach śmierci i rozkładu bił od nich, dlatego jestem pewien, że nie miałem z widów. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ktoś był w Twojej izolatce? Adamie, pomyśl. Twoje drzwi są cały czas zamknięte. Mamy wizję na to pomieszczenie 24 godziny na dobę. Jak ktoś miałby się tu pojawić? Bez naszej wiedzy i zgody. Nie wiem. Nie jestem wariatem. To było realne. Kiedy wchodziliście, oni zawsze znikali. Nie chcę tu być. Zabierzcie mnie stąd. Uspokój się. Może za długo byłeś odizolowany i trochę zacząłeś tracić rozum? Poczekaj. Zaraz się tym zajmiemy. Tadeusz wyszedł. Zostałem sam. Bałem się. Nie wiem, czy te istoty były prawdziwe, czy nie. Nie chciałem się dowiedzieć. Chciałem, aby to się tylko skończyło. Kilkadziesiąt minut później Tadeusz wraz z dwoma pielęgniarzami, pojawili się w mojej izolatce. Zaczęli mnie przywiązywać do łóżka, podali mi jakiś lek uspokajający. Zabierzemy cię stąd. Może trochę za długo byłeś tu sam. Mam nadzieję, że kuracja jednak doszła do skutku. Dowiemy się w ciągu paru dni, jak wrócisz już do grupy. Byłem szczęśliwy. Moja pasja dobiegnie końca. Wrócę do ludzi. Opuszczę to koszmarne miejsce. Po chwili wyjechaliśmy z izolatki. Przez ten cały czas korytarz nie zmienił się ani trochę. Dalej było to upiorne, wilgotne i ciche miejsce. Był to już koniec tej pustki. Prawdziwe zakończenie, nie żadna wizja czy urojenia. Ciekawiło mnie, ile mnie nie było, jak zareagują ludzie na górze, kiedy zobaczą mnie po takim czasie. Byliśmy przed windą, tą samą, która mnie tu przywiozła. Wjechaliśmy do środka. Spojrzałem ostatni raz w stronę swojej izolatki. Nie będę tęsknił. Nie po tym, co tu zastałem. Drzwi się zamknęły, a za nimi straszna tajemnica. Jak się czujesz? W miarę dobrze. Choć przeraża mnie ten półmrok i ta cisza. Długo tu będę? Wiktoria była przywiązana do łóżka. Piękna młoda dziewczyna, około 25 lat. O długich blond włosach i jasno zielonych oczach. Prawdziwa piękność, za którą nie jeden mężczyzna skoczyłby w ogień. Musimy przyspieszyć trochę kurację. Chyba zależy nam razem, aby ci się poprawiło, prawda? Spytał Tadeusz, po czym wziął strzykawkę. Chwycił delikatną rękę Wiktorii. Obrócił i wbił igłę. Tak, chcę. Po chwili Wiktoria zaczęła robić się senna. Próbowała utrzymać świadomość jak najdłużej, lecz w końcu sen zwyciężył. Uciekaj! Nie ufaj im! Tajemniczy głos rozbrzmiewał w głowie dziewczyny. Powoli zaczęła odzyskiwać świadomość. Przed jej nogami stał wysoki młody mężczyzna, obląd włosach. Patrzył na nią swoimi pozbawionymi życia oczami. Kim jesteś? Przyjacielem, choć nie wszyscy nimi są. Musisz uciekać, oni są naprawdę źli. Kto? Wszyscy. Wykorzystywali i wykorzystują nas do swoich badań. Ale kim ty jesteś? Jak się nazywasz? Byłem Adamem, takim samym pacjentem jak ty. Oni nas trują. To nie są witaminy ani jakiekolwiek pożywienie. O czym ty mówisz? Wiktoria była coraz bardziej przerażona. Niespodziewanie Adam w jednej chwili z okolic nóg znalazł się obok jej głowy. Oni podają ci mieszankę środków halucynogennych, różne odmiany grzybów, LSD, wszystko to ma otworzyć kanał. Jakie badania? Szukają życia po śmierci, bawią się w bogów. Nie bez powodu martwi są oddzieleni od żywych. Niektórzy są źli. Inni tak tęsknią za życiem, że są w stanie zrobić ci ogromną krzywdę, aby tylko wrócić na ziemię. Nikt nie powinien budzić tego, co umarło. O jakim kanale mówisz? W twoim mózgu jest coś takiego, co nazywa się szyszynką. W niej znajduje się jeden z najmocniejszych naturalnych psychodelików, jakie znają ludzie. DMT. Kartezjusz uważał, że jest to również siedziba ludzkiej duszy. Tadeusz, żądny odpowiedzi na swoje pytania, porywa i więzi pacjentów. Podaje im narkotyki, aby dowieść, czy istnieje życie pozagrobowe. To... to nieprawda. On chce dobrze. Więc kim jestem według ciebie? Ja nie żyję. Oni mi to zrobili. Uważają, że ludzki mózg, a dokładniej szynka, jest czymś w rodzaju komputera. Natomiast zaświaty i cała świadomość wszechświata jest jak internet. Żeby się z nim połączyć, potrzebujesz przekaźnika, czyli umysłu ludzi. W tym momencie obserwują, czy jesteś chociaż trochę w jakiś sposób medialna, czy nawiążesz jakikolwiek kontakt. Cały czas cię obserwują. Kiedy wszystko będzie po ich myśli, zabiorą cię stąd. Pojedziesz jeszcze jedno piętro niżej. Tam cię pokroją. Wyjmą twoją szyszynkę i uzyskają wzmocnione DMT takiego, jakiego nie są w stanie uzyskać ani z natury, ani laboratoryjnie. Czysta energia spirytystyczna. W tym momencie Adam nachylił się i pokazał wielki otwór wywiercony na czubku jego głowy. Była pusta, brakowało w niej czegoś, brakowało mózgu. Ale co mam zrobić? Musisz uciec. Nie daj im tego, czego chcą. Inaczej to będzie trwało bez przerwy. Zostaniesz tu z nami. Adam zniknął. Po chwili ogromne drzwi otworzyły się z hukiem. Stał w nich Tadeusz wraz z dwoma pielęgniarzami. Tadeusz spojrzał na nią z uśmiechem i powiedział: Mam dobre wieści. Terapia przynosi pozytywne efekty. Myślę, że jesteś już gotowa wrócić do przyjaciół na górze. Wiktoria do końca nie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć. Tadeusz miał u niej wielkie zaufanie. Zresztą, jaki normalny człowiek uwierzy wizjom, a nie drugiej osobie? Szczególnie żywej osobie. Jak sam Adam powiedział, nie wszyscy zmarli są dobrzy. Niektórzy chcą naszego cierpienia. Dwóch pielęgniarzy chwyciło wielkie szpitalne łóżko i wyciągnęli je z izolatki. Pojechali w stronę windy. Wielkie metalowe drzwi były otwarte. Wiktoria miała jeszcze chwilę, by ostatni raz rzucić okiem na ponury korytarz, w którym spędziła ostatnio dużo czasu. Widziała różne rzeczy. W oddali stał Adam. Patrzył na nią swoimi trupimi oczami, pozbawionymi iskierki życia. Patrzył na nią do samego końca, aż zamknęły się drzwi windy. Film powstał przy wsparciu naszych patronów. Dziękuję wam za to, że jesteście scenariusz Artur Klonowski czytał Jakub Rutka